Siemanko, witam, cześć. Dzisiaj będziemy typować zwycięzców na zbliżającą się pierwszą galę High League Malika Montany. Mamy w zestawieniu 8 pojedynków i 17 zawodników. Gala typowo freak fightowa, więc można się wszystkiego spodziewać i każdy wynik może być zaskoczeniem. Pierwsze zestawienie, tak jak tutaj widzicie, jakie weźmiemy pod lupę, to będzie starcie pomiędzy Kubą Nowaczkiewiczem po lewo oraz Przemysławem Kolarem Kolarczykiem po prawo. Jak widać, warunki fizyczne pan po prawo ma lepsze, bo jest wyższy, większy zasięg. Kuba po lewo jest jednak dużym faworytem, bo miał styczność z oktagonem, z walkami MMA, na Almie występował bodajże, teraz coś tam tworzy w internecie. Kolar, ten po prawo, dał się poznać z paradokumentu Szkoła. I z tego, co tam wyczytałem, nie miał nigdy styczności z walkami, więc będzie to dla niego debiut. Może Kolara zjeść trema, ale też w takim czasie nie nauczy się wystarczająco technik MMA, żeby mógł zakończyć walkę przed czasem lub znokautować rywala. Moim skromnym zdaniem doświadczenie weźmie tu górę i wygra Kuba Nowaczkiewicz przed czasem. Kursy, jakie są, jest bardzo niski na Kubę, więc nie warto tutaj stawiać jego zwycięstwa. Może jednak zwycięstwo przed czasem, jakiś knockout albo na rundę. Tak polecam. Drugie zestawienie to zestawienie osób niskorosłych, zawodników Carlito po prawo i Big Jack po lewo. Big Jack na pierwszej konferencji bodajże sprzedał plaskacza Carlito, czy tam na drugie już nie pamiętam. Carlito często był na live'ach u Ferrarego i w jego projekcie obserwowanie występował. Podobno trenuje boks, czy tam trenował boks i coś tam mówił, że właśnie z boksem miał styczność. Chce ogólnie walczyć z Mini Mike'em. Big Jack przegrał na punchdown ostatnio z Ćwiercionem i za bardzo doświadczenia w walkach MMA nie ma. I on chyba był u tego... u Trumana, u Kruszwila chyba też był. Kursy, jakie są na tych dwóch panów, teraz już są większe na Big Jacka, na zwycięstwo. Jak ja to patrzyłem ostatnio, to były bardzo wyrównane, po 1,85 albo po 1,90. Moim zdecydowanym faworytem jest Carlito. Myślę, że ten boks, warunki fizyczne i trochę większa wiedza na temat walk pozwoli mu spokojnie wygrać ten pojedynek, także typuję Carlito. Trzecie zestawienie to walka trzech zawodników naraz, czyli Lucas TV, Bunio oraz Disco Boys. Tak naprawdę tutaj to może być wielki cyrk i nie wiadomo, jak przebiegnie pojedynek, czy dwóch się rzuci na jednego, każdy będzie stał oddzielnie i czekał, który wyda pierwszy cios. Tutaj naprawdę nie wiadomo, tak jak Łukasz mówił, głowa w dół i ręce będą latały. Wszystko się może zdarzyć i wytypować zwycięzcę, myślę, że się nie da. Jednak muszę kogoś wybrać i najcięższy jest Bunio, tak ogólnie, patrząc na warunki fizyczne i ogólnie styczność z jakimś tam sportem i sylwetkowo najlepiej wygląda ten pan z Disco Boys. Bunio na fightera ogólnie nie wygląda wcale. Lucas tyle, co się kreuje na rolnika i ogólnie osobę pochodzącą ze wsi. Nie zdziwię się, jak ostatni właśnie na placu boju pozostanie Disco Boys i to on wygra cały ten pojedynek. Kursy nie wiem, jakie to są, bo tu trzeba wybrać dodatkową rubrykę, ale obstawiam, że najmniejszy kurs jest właśnie na tego oto pana. Czwarte zestawienie. Już półmetek naszych zmagań. To walka dwóch gladiatorów, Josefa Bratana i Gabriela Tadeusza Cezara Narcyza Bystrzyckiego, czyli ten pan po prawo. Jak widać, sylwetki nie pokazał, chyba nad media treningu tak samo. Zdecydowanym faworytem jest Józef. Ze względu na warunki fizyczne i formy, jak ogólnie prezentuje, myślę, że bez problemu ruszy i poradzi sobie z Narcyzem. Narcyz jako amator i debiutant w świecie MMA, ze względu na brak techniki, stres i pewnie jakiś tam strach przed walką, może szybko się poddać. Obstawiałbym zwycięstwo Bratana przed czasem. Kurs na same zwycięstwo jest mały, więc przed czasem albo na rundy. Czwarte, piąte zestawienie. Bonus BGC versus Japczan. Łazarski gladiator kolejny raz w walce, tym razem zmierzy się z Japczanem z Xayo Industries. Bonus ma 0-4, więc bilans nie jest za ciekawy. Jeśli Bonus faktycznie poprawił technikę i coś trenował, to może mieć jakieś tam szanse na zwycięstwo.
Jeśli jednak znowu wspania po dostaniu kilku ciosów i zaraz się przewróci, to Japczan ma wygraną w kieszeni. Wszystko zależy od postawy Japczana, czy faktycznie coś trenował, czyli znał tego MMA, boksu, jakichś tam innych technik kończących, ewentualnie stójka. Ważne, żeby była jego postawa bojowa i agresywna, bo w takim przypadku Bones sobie z nim poradzi i przegra. Kursy wyglądają następująco, są bardzo wyrównane. Ja osobiście bym stawiał na Japczana, z tego względu, że wydaje mi się, że Bonus, presja i tak dalej, nie poradzi sobie tutaj z tym i przegra. Kolejne zestawienie to jest Meduza versus Maciej Rataj bodajże. Meduza versus Maciej Rataj, tak? Kursy, jak widzicie, na Meduzę są bardzo niskie i Meduza też twierdzi, że szybko tutaj zakończy Rataja. Meduza wygrał z Kalanem z Koszalina, a Rataj wygrał ze Strollowanem, przegrał już z Don Cassio. Wydaje mi się, że jednak wygra Meduza. Bombę mu tam sprzedał na ważeniu i ogólnie postawa Meduzy wydaje się być jakaś taka ciekawsza. Rataj w tych zestawieniach, które tam stoczył z Don Cassio i Strollowanem, nie wyglądał na fightera. Meduza uważa się jednak za fightera i tutaj rozsądek podpowiada mi, że jednak Meduza wygra to starcie. Kursy też są niskie, więc wygrana przed czasem, ewentualnie na rundę można stawiać na tego pana. Kolejne dwa zestawienia, ostatnie jakie nam zostały, to zestawienia kobiet. Lil Masti versus Ewa Brudnicka, która debiutuje w MMA, wywodzi się z boksu. Tu ciężko wytypować zwycięzcę. Kursy są. O, teraz na Brodnicką spadł kurs. W momencie, gdy patrzyłem, te kursy w środę bodajże albo wtorek były prawie że wyrównane. Teraz na Brodnicką dużo spadł kurs. Wyższa jest Brodnicka. Warunki fizyczne chyba Brodnicka będzie silniejsza, tak mi się wydaje. Lil Masti tak naprawdę stoczyła dwa pojedynki, z czego tego ostatniego z Anną Śledź nie można nazwać pojedynkiem, bo wygrała bardzo szybko. W 10-15 sekund, już nie pamiętam. Pierwszą swoją walkę stoczyła z Lil, Boże, z Lil Masti, z Martą Linkiewicz na czwartej gali Fame MMA, więc tego tak za bardzo też nie można nazwać na jakimś tam wysokim poziomie starcia. Lil Masti bardziej znana z parteru niż stójki, więc myślę, że tu będzie szukała swojej szansy. Natomiast jej przeciwniczka wywodzi się z boksu. Z tego, co można podejrzeć na BoxRec, ma bilans w boksie 20 wygranych, jedną porażkę. Taki znalazłem bilans tej pani. Mam nadzieję, że on jest prawdziwy tam i realny. Więc trochę tych walk stoczyła w tej formule. Myślę, że stres ją tam nie zeżre, że tak powiem. Stójkę ma porządną i nie musi się jej za bardzo obawiać i trenować. Myślę, że szlifuje parter i oj, próby i obalenia. Parter, obalenia i defensywę przed obaleniami. Kursy są na Ewę bardzo niskie. W momencie, gdy ja właśnie patrzyłem, były wyrównane i ja bym stawiał na Ewę, że wygra ogólnie, że ogólnie wygra, tak? Myślę, że przed czasem to się zakończy, ale ogólnie Ewa Brodnicka wygra. Ostatnia walka, też walka kobiet, czyli dwóch byłych, walka byłego członka Team X oraz obecnego członka Team X. Lexi versus Nat, co tutaj ciężko też wytypować jednoznacznie. Kursy na Chaplin Lexi spadły, na Natsu są wyższe. Według mnie właśnie wygra Lexi. Dużo osób tam pisało po tym media treningu i po wcześniejszej prezentacji pierwszego vloga na High League, że Lexi może mieć cięższe uderzenia, wyższa jest i myślę, że będzie miała więcej siły, żeby na przykład Natsu przetoczyć czy coś. Też mam nadzieję, że ich trema nie zedrze, bo Lexi jest chyba bardziej zdeterminowana do zwycięstwa. Warunki fizyczne ma lepsze, więc tutaj oktagon, jak to się mówi, zweryfikuje. Tak na szybko ja bym stawiał Kuba Nowaczkiewicza, Carlito, Bratana, Japczana, Meduzę, Brodnicką i Lexi Chaplin. Także taki kursik, zadyszkę jakbyście postawili, macie 9 dych do wyjęcia. Ja tutaj nie stawiam żadnego z tych pojedynków, więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. O 20 zaczyna się gala, 28 sierpnia. Może nagram jakiś filmik po gali, zobaczymy. Tymczasem dzięki wszystkim, do następnego. Pozdrawiam, cześć.